Siemaneczko nam wszystkim w kolejnym odcinku Arenkowania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Gramy znowu na czyżyka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zostawcie łapę subera oraz wspierajcie kanał regularnymi wpłatami. Będą wspierającymi, macie dostęp do emotek i do po prostu większej mojej motywacji. Byłbym bardzo wdzięczny. A więc może zagrać w sumie machinę. Dość może je zagrać. Ja już mam, w sumie Garuna też jest bardzo przyjemną frakcją. Kurwa, i bohaterem znaczy się. Mamy do inicjatywy zmniejszenia. Mamy fajną koronę, w sumie fajny jakiś naszyjnik, jakieś tam buty. Taka ta ścieżka jest lichawa, ale nie jest najgorsza. Mamy szczęście. Mamy tarczę. Duże siły czarów. Siły czarów możemy zbić, ale też możemy zbić siłę czarów, nie? Może jakiś ciekawy pomysł na builda sobie zrobimy tutaj. Barbarzyńcami, orkami z majorkami. Jakieś typowe buildy są typowe, nie? Jakaś odporność może... Nisty gniewy strasznie drogi. Odporność na magię, wichury. Nie ma za bardzo tych obrażeń tutaj robić, nie? Ściana mgły nie jest taka głupia. Szczerze bym zagrał ścianę mgły. Mam pewien pomysł. Minus inicjatywę i... ustarmosić po prostu. Na spokojnym bym był i raczej bym nie chciał rushować. Każdy atak bohatera przesuwa. Też to nie jest głupie, że to zagram. Dobra, jakie w ogóle krzyki mamy, nie? Raczej takie pewne zawołanie mamy, sufoca. Leżny cios sobie rzucić i niech bije i przesuwa daną jednostkę. Rozbicie, raczej bym chciał rozbicie przywołania. No zagram ten ogłuszający cios. O, doświadczenie dostaliśmy. Najlepsze oświecenie, wiadomo, kulturystyka. Wiadomo, mroczne objawienie niech będzie. Dobra obrona jest. W takim razie uniczek bym chciał eksperckie oświecenie. Co nie? Więc ten ogłuszający cios to teraz wam powiem taki średnio przydatny. Skoro mamy oświecenie, bym wolał trochę inaczej to zagrać. Moc krwi. W takim razie wezmę sobie taktykę pamięć. Okej. Dobra, witalność, rozbić zniszczenia. Witalki spoko. Krwawy szał spoko, szczęście spoko. Rozbicie przywołanie już za późno na to. Odporność na magię niech będzie. I siła ponad magią. Nie wiem ile mamy siły czarów. Nie mamy za bardzo, więc to jest w ogóle nieprzydatne, więc to wyrzucam. Okej, sporo mamy w sumie defa. Siła ponad magią, krzyk. Krzyki raczej nie mam jakichś zajebistych, co nie wiem, w sumie nevermind. Dobra, idziemy pod ziemię. Idziemy, nie wiem jeszcze którą ścieżkę, szczerze wam powiem. Mogliśmy iść to. Magiczne. Napierdziałeś go magią, co nie? Ale to też jest fajna ścieżka, to odporność nie kusi i ten hełmik też jest spoko. Ja bym tam w co poszedł po prostu. Nie mam jakichś chorych statów, mimo że mam oświecenie jak GW. I tak dalej, no ale wiecie, jest jak jest. Nie wiem czy się nagrywa na pewno, nagrywa się super. Okej, dobra, bo i tak w pierwszej turze jako tako nie dochodzę. Nie dochodzę, ale no przynajmniej wiecie, mam jakąś inicjatywę dla na przykład tury ziemi, nie? Raczej staty. Odporność jest, laska jest, że inicjatywę mu naprawdę zmniejsza. Nie są jakieś chore staty. Raczej idę w lewą ścieżkę, bo bym sobie jakiś artefakt zakupił w sumie. Build jest w miarę okej, nic bym w nim nie zmieniał jakoś przesadnie. Może będzie coś do zestawu. No nie ma nic do zestawu. Ale jest obrona plus 3 i odporność na ogień, odporność na szał.
Ile ja tu mam, żeby wyrzucić? To jest 5500. Potrzebujemy 6 ponad. To możemy sobie tutaj kupić. Chyba w takim razie levela i tak nie zrobię. Chyba że... Zrobimy sobie coś takiego. Ta kolczuga mi da level, a to dobiliśmy sobie ataku oraz obrony. No i dobra. Dobra, niech będzie. Z mrocznego dostaniemy jeden level, super. Wiadomo, że on gra akademią, to mu trochę chwilę zajdzie. No Garona też jest jakoś taka w miarę fajnie silna. Ma to swoje pieprznięcie. Ta inicjatywa go będzie boleć. My nie będziemy mieli jakiejś dużej inicjatywy, ale zagramy raczej herszta. W sumie gra ktoś w ogóle czerwonego? Ostatnio? Nie wiem, bo mało kto gra orkami w większości i ich banuje, nie? Ale... Nie wiem, no... A kulturystyka też jest większa dużą ilość życia, nie? Więc to jest naprawdę sztosik. To jest naprawdę sztosik. Wiem, że ta odporność na mag jest spoko. Wiem, bo mag rzuca kulą. Wiem. Ale tutaj... Dobra, wolę ciebie tak naprawdę, ci powiem. Mimo... Dobra, mamy w sumie defa, to weźmiemy ciebie. Tutaj weźmiemy ciebie, tutaj raczej hersz to weźmiemy. Tutaj raczej... ścierwojada trochę bym powiedział. Byśmy sobie coś pojedli. Tutaj raczej... raczej ciebie na spokojnie. Ten pałkarz jest spoko, nie? Ale jak szałem dostanę czy czymś... Jest dość wolny, tamten jest przyjemny, taki bardziej twardy, mniej bije, ale... Taki jest bezpieczniejszy i tutaj plugawiec czy sidlarz. Wiem, żeby rakrze tam zablokować, jest spoko. I tak w sumie większość stoi, to plugawce sobie wezmę, zaryzykuję plugawcem, raz plugawimy, może wyjdzie. Tam się śpieszymy... Kogoś... Pałkarza, no nie wiem czy pałkarz będzie dobry, no. Pałkarz potrafi przepierdoszyć, no. Akademia lubi stać tu, ale zbyt ryzykowny. Nie, no wejdę tak trochę tak swoim spokojem, takim wewnętrznym spokojem sobie się ustawię. Tylko raczej może będzie miał, najwyżej bitewny sobie rzucimy, też się przyspieszymy. Będzie czym działać, nie? Kupiłem jednostki, nie? Kupiłem raczej. Dobra. Raczej powinien być level, z tego co wiem. Ja wam powiem, że wziąłbym tą siłę. Nie wiem ile mam. Ja zawsze to 3 będzie miał mniej. To nie? Bunik jest. Jest Witka. Jest spoko. Też się dużo kasy zostało. Dobra, jest też kulturystyka, wiadomo, nie? I tutaj raczej lepsze szczęście, zawsze możemy sobie rzucić... Wezmę to i w sumie to... Znaczy nie powinien mi kraść, nie? No i to wygląda naprawdę... Raczej spoko, nie? I prosty, typowy ziomeczek. Mamy sporo odporności, bo mam jeszcze te buty, nie? Ja mam buty, no to też spoko. Jakiś moral też na plusie jest. Szczęście też na plusie będzie. Ten pałkarz jest dobry, ale ten zmniejsza to szczęście. To też jest bardzo, bardzo przyjemne, nie? To nie jest typowy ork. To nie dało mi dużo statów, ataki i tak dalej. No nie. Ale jak Garona zabije jedną jednostkę, no to potem już poleci. To jest jakiś chmura, jakieś bicie się. Dobra, to plugawiec byłby lepszy. Dobra. Dość bijący się Raksza wchodzi. Ale mam jeszcze dużo zdrowia, naprawdę dużo zdrowia. 20 wiedzy, 11 siły czarów, to jest raczej mrok z światłem. Dobra, mamy taktykę ma, więc widać, że ma taktykę, to już wiadomo od samego początku. Gdzie ustawiam tu? O, może strzelę, może nie. Nie chcę też tak stać, bo mi podejdzie czy coś.
Tak jednej turze nie dochodzę, to ja bym się w sumie cofnął. Taktyka się przydała. To i tak jest hybrydowy, spokojnie. Tutaj nie wiem jak jest z tym przejściem, czy ja tutaj w ogóle gdzieś dojdę. No fajnie podbiję tam inicjatywy. Ale tak jak się tutaj ustawię, no i tak na dwie tury. Nie dochodzę. Dobra, nas raczej tak na... Na spokojnie bym to zagrał. Widzę, jest lotny. Okej. Okej. Typowa prawa moc poleciała. No dobra. No okej, no co ja wam zrobię, no. Ty hejsta, no typowo na herszta. Na spokojnie. Bierzmy sobie tego po prostu. Jakbyś kogoś fajnie walniemy. Tego maga bym chciał stryknąć, bo on bardzo dużo bije i nieprzyjemnie. Jest ucznictwo, jest szczęście. Goblinów inicjatywę. Dziwnie, że od prawej mocy to zaczął tak trochę. Wiadomo, że mnie więcej bije. O, prawą moc rzuciło na Tyksa. Ja tutaj już idę powoli do przodu. Powoli do przodu będę zmierzał. No nieprzyjemny ten gremiec jest, nie powiem, że nie. Nie wiem jak się tu ustawię, czy... Bo to mi da ini, ale czy ja wtedy dojdę gdzieś? Raczej dojdę, tak? Tak. Lugawmy. Jak się tu stawię, to... A mi wtedy to tutaj, dobra, tak. Będę na pełnej, co nie? Dobra, i teraz mi może w dwóch strzelić, albo tam w dwóch. Git, ja muszę to lecieć do przodu, nie? Czy to tak średnio mi to wszystko daje? Ja dość mocno, nie? Ten szał miał dobity, nie? No to coś tam... Tam robiło. Dobra, bitewny, idziemy się jebaszyć. No serio, z pełnej tu mnie strzelił? Nie no, raczej to przegraliśmy. Ja to raczej przegrałem. Tak mi się wydaje. Jednak to miał światło, nie? Przecież jak ta Raksza mnie walnie, to się zwinę. O! O kurwa. To będzie boleć. Akademia z atakiem. Prawą mocą na starcie z biciem się we mnie nieprzyjemnie. O kurwa. Tego to się nie spodziewałem. GG! Raczej GGG. GG. W ogóle przesunęło mnie, nie wiem za bardzo czemu. Albo uciekł. Raczej zizi. Nie mam za bardzo go zabić. Coś tam bije w sumie, nie? Ale co z tym ziomkiem? Raksza się rzadko rusza w sumie. Nie mogę go bić tak, jak jest taki poziom, tak naprawdę. Raczej zapierdalam do przodu. Kurczę, nie wyrobiłem się. Dobra, ale ten na pełnej dostanie. Dobra, Wiwerna. Wiwerna musi iść zostawić, nie? Ona tylko po to tam pójdzie po około, żeby zostawić. On nawet nie będzie nic tam bił. Ty zabijesz tego. Okej. Okay. Kurde, no nie przeżyje. Dobra. Okej. Musimy sobie zwiększyć siłę w przebicia. Dobra, super.
Około będzie miał co jeść. No muszę zostawić tego tyksa, nie? Kurwa, i teraz... Teraz nie dojdę. Lele. Nie będę podchodził na pełną strzałę, nie? Full focus ciebie teraz. Okej, balista mi to zabiła. To nie było przyjemne z jego strony. To też nie było przyjemne, ten zasrany lag. Ile on ma dwa szczęścia, nie? On naprawdę ma pojebane to szczęście. Dobra, boostujmy się. Na spokojnie. Lugawiec raczej powinien zabić tą Rakszę. Tego tyksa trzeba jakoś zostawić, nie? Serio lag, kurwa? Serio? 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 Źle się spozycjonowałem. Dobra, no 6 to ile mnie walnie, no. Ten i ten mi potem zostawi XD. Około mi zginęło, to jest najsmutniejsze z tego wszystkiego. Na mnie to radzieje na tyzan burz. Czy jakoś zostawiać? Zwalnę ze swojego. A to tyle tam chuj w to. No i chyba nie wyszło. No dobra, no trudno, trzeba ciebie się pozbyć. W sumie bez potrzeby tutaj stoję. Bo szczerze powiedziawszy, no to... Tak tam nie zostawię, nie? Nic. Walnę drugi raz. Raczej to za dużo mnie bije, nie? Źle to zagrałem. Raczej marnie to widzę. Mimo, że mi atak rośnie, to nie mam już za bardzo jednostek. I on cały czas, kurwa, dostaje szczęście. No ja pierdolę, kurwa, ile masz chuj... Dwa szczęścia ma. XD. Tak tam pójdziesz, się poświęcisz. Mi to szczęście zbić, nie? No ale bez jaj. Po prostu bez jaj. No koleś dostaje szczęście za każdym czasem, ma dwa szczęścia jeszcze na prawej mocy. No po prostu... Ja jak berety, no kurwa. Ja jak berety, no nawet nie zostawię tego patawacha tam. No nie ma znaczenia, że i tak przegrałem. A. Czul ci w nos. Czul ci w nos. Dobra, nie mam szans. Była boska siła. Jednak światło zrobił, no. Nie dochodzę, no tutaj się źle ustawiłem. Jedno do przodu się stawię, od razu go zblokował czy coś, no to spoko, nie? No i co mi to da, że się przyspieszę? No już nic mi to nie da. Dobra. Dobra, zagram do końca w sumie, bo jak już gram, to już gram. PGW. Dobra. Spróbujmy jakoś tutaj podziałać. Dobra. Ta coś bije, no ale teraz za bardzo. Ta coś bije przynajmniej, nie? Że jesteś na pełno i na niego. No bić coś bije, nie? Osłabienia mi pościągałeś, grupowe oczyszczenie, okej. Ty też coś strzelisz. Nie zostawisz tego tak czy tak, nie? Nie no, po prostu! Kurwa, no nie! Co to było? Co to kurwa miało być do chuja pana? Ja pierdolę, kurwa! No bez jaj, no kurwa, dwa szczęście i znowu jeszcze na Gremsie. Żal, żal, żal! Co ci to da, że tu zostawisz, jak i tak tam ci wlezę? No lecę tą córą ziemi w... Nie mam wyjścia, no muszę lecieć tam, nie? Tyksa, żeby mnie nie zapierdoszą.
Dobra, laczek wszedł, ale nie oddał mi jakoś przesadnie dużo. Burzęczeka, okej. Gremiec mi wychila tego gościa. Nie zrobię. Skrzeszenia zaczną lecieć, dobra. Nie mam drżyju. Drżyju nie mam. No dobra, bitewne niech się naładuje, kurde. Ten se strzeli, to i tak raczej zabijemy. Kontrę trzech. Wydaje, że Worf zaryzykować. Mimo wszystko. Dobra, super. A ty mi nie strzelisz. Posunął się, okej. Okay. Wiesz, jak on się stawia. Mam fajnie ich na pełnej, co nie? W sumie... Dobra. Moral. Mag bitewny czekasz, próbujesz coś zrobić. No ten, wiecie, on ma dużo też szału, to nie jest tak, że ja już nie ładuję tego szału. Teraz zrobię... Deportację mi tutaj zrobił, dobra. Czy ja coś mogę z tym zrobić? Czy ja tobą... Nie dojdę wtedy do niego. Nie dojdę wtedy do niego. Mag, mag. Co z magiem w takim razie? Słowo bitewne. Nie zostawi. Zróbmy sobie jakieś morale większe po prostu. Bijmy sobie tego gościa. Tutaj zaatakujmy tego, nie? I tyle. Okej. Okay. Super. Dużo mniej. Hit. Dobra, ten moral nie był fajny. Ty w sumie zachodzisz, nie zachodzisz tak, żeby zblokować strzelanie temu. A nie, w sumie zachodzisz, no to dobra, wchodzimy w ciebie. Jakiś lag? Niekoniecznie. A centaur grosząc. Ty nie dochodzisz, ale mi się wydaje, że ja tam pójdę z buta. Tobą zbijemy ciebie. Dobra, coś mi tam, wiecie, robi, nie, ale... Ciebie sprzątnął. Będę się pierdoszył, ja idę go z buta. Załadować, super. Serio, jakoś malaka, nie? No to po prostu wow. Szał mi pozbijał, nie? Tam mi tylko jedna jednostka tak naprawdę, no. Dobra, super, moral, osłabienia i tak dalej, pięknie. Git. Raczej z łapy będziemy bić. Też w sumie strzelimy sobie. Git. Okej. Okej, okej, okej. Szania, dobra, ty bijesz tego małego stwórka. Mama ma raczej życia, ten ma sporo tylko szału. Nie wiem, czy w ogóle nie rzucę. Ty dobiegasz w sumie z pełnej. Nie wiem, czy na niego Nethejsta teraz bym sobie nie rzucił. Raczej bijemy z łapy, nie już. Dobra, ty się z nim bijesz i też bijesz ładnie. Mimo wszystko, bo już mamy naprawdę sporo ataku. 29, masz slowy i wszystko. Masz 1400, co ty masz na trójce?
Maksymalne obrażenia masz na trójce. Dobra, super. Ja się doładowałem naprawdę mocno. Dobra, cierpienie mu weszło, pięknie. Pięknie. Wygraliśmy to jednak. No to graj do końca, ziomek, no przecież jak chcesz nim uderzyć sobie. Zobaczcie, jak tu przypierdzieli ten centaur zaraz. Patrzcie się, jak on przypierdzieli z łopy. 2000 obrażeń, boom. Trójeczka, 1500. Boom. Nie no, ten się wystrzelał, nie? Jednak się udało. Jednak się udało, 1300, boom, GG. Dzięki za grę. No cóż, fajna bitwa była, ostatecznie wygrałem, nie? Sprawdzę, co miał, jakie arty miał. Miałeś to, w sumie spoko arty miałeś, miałeś sporo dostatów. I tak mi tam niewiele zmieniło ta siła pana magią, ale ugraliśmy! Ci, co dotrwali do końca i wierzyli we mnie, zostaje wam serduszko, jednak udało się, mimo że miałem to przegrać. Ale ten się doszałował i wystrzelał gościa po prostu. Mimo że Czyżyk miał naprawdę dużo szczęścia na tym dwulaku, tak mi się wydaje. Dzięki Czyżyk za grę, dzięki czaty za oglądanie. Widzowie, zostawiam wam serduszka, zostawcie łapy, suby, wspierajcie mój kanał i do zobaczenia kolejnym razem. Bye bye!